Miałem 10 lat, kiedy zmarł mój tato. I wiecie, zawsze byłem bardzo wrażliwym na stworzenie Boże dzieckiem, to znaczy na przyrodę. Nie wiem, czy wśród was jest ktoś taki. Ja miałem świra kompletnego. Byłem przekonany, że będę biologiem albo jakimś badaczem, wiecie, nie wiem, pracownikiem zoo, kimkolwiek, kto będzie miał styczność z tym, jak ze zwierzętami, z roślinami, z tym pięknem świata. I nie ubierałem tego, nikt mi tego nie tłumaczył, że to Bóg stworzył, czy nie Bóg stworzył. Po prostu byłem zachwycony pięknem. Jak miałem 10 lat, zmarł mój tato i zanurzyłem się w jakąś taką szarą studnię, gdzie byłem tylko ja i mój świat. Nie miałem znajomych, nie miałem kolegów za bardzo, przyjaciół. Na pewno nie dopuszczałem nikogo blisko i na 8 lat, czyli do 18 roku życia, zamknąłem się w jakiejś takiej twierdzy, gdzie czułem się bezpiecznie, pewnie. Oczywiście z Boga z niej absolutnie wyrzuciłem świadomie, naprawdę świadomie wyrzuciłem go, bo zabrał mi tatę. Tak ja to wtedy widziałem. I trudno mi sobie przypomnieć, jak ja funkcjonowałem wtedy. Ja naprawdę byłem szczęśliwy, to znaczy, wiecie, nie byłem dzieckiem, które sprawiało kłopoty, byłem grzeczny, dobrze wychowany, całkiem nieźle się uczyłem, jedyne co, to po prostu miałem swój świat. Czyli nie było tam jakiegoś, nie wiem, nie było narkotyków, alkoholu, papierosów, różnych takich rzeczy, wiecie, nie stoczyłem się gdzieś na jakieś, no a mimo wszystko się stoczyłem, gdzieś w środku mój wewnętrzny człowiek nie żył zupełnie. I miałem jeden sen. Przez te 8 lat, jak tylko nie mogłem zasnąć, zamykałem oczy, to był sen. Nie wiem, czy macie takie sny, które możecie przywołać, które potraficie sobie wyśnić? No to był sen, który dawał mi takie poczucie komfortu, że nauczyłem się go śnić. On mnie uspokajał. Sen polegał na tym, że stoję na stadionie, na środku murawy, jest noc. Światła są zgaszone, ale ja wiem, że tam jestem. Nie ma nikogo, nikt tego nie widzi. I stoję sam jeden na tym gigantycznym stadionie, który już jest duży i robi niesamowite wrażenie. Mam wyciągniętą do góry rękę i na tej ręce opiera się ostrym czubkiem gigantyczny sześcian. Ja wiem, że to jest sześcian, chociaż widzę tylko, wiecie, te ściany, ten róg, który dochodzi, te krawędzie i one nikną gdzieś w kosmosie. Ja wiem, że ten sześcian jest, on jest czarnym monolitem, jest bardzo, bardzo, bardzo ciężki, ale ja go trzymam i w momencie, kiedy on dotykał mojej dłoni, ja byłem w stanie go trzymać, przychodziło jakieś takie uczucie, nie wiem, takiego rozkoszy i pokoju i zasypiałem. I ten sen sobie przywoływałem. On zawsze się kończył w tym momencie i zawsze go mogłem wyśnić. I zupełnie tego nie rozumiałem. Jak miałem 18 lat, poznałem dziewczynę. Rychło w czas. Nie wiem, niektórzy wcześniej zaczynają, ja jak miałem 18 lat, coś we mnie drgnęło. To była starsza ode mnie siostra mojego kolegi z klasy. Co się okazało, że ona 2 lata wcześniej straciła swojego tatę w wypadku i na tej płaszczyźnie myśmy się spotkali, na płaszczyźnie nieszczęścia, które nas dotknęło. W każdym razie pierwszy raz po 8 latach otworzyłem się. Naturalnym było, że się zakochałem bardzo mocno. Myślałem, to będzie moja żona do końca życia i w ogóle. I to bardzo we mnie ożyło, w ogóle, wiecie, nagle nowy człowiek, dalej bez Boga, ale nowy człowiek. I w tym momencie, pamiętam, to była chyba sobota, ona mówi, wiesz co, nic z tego nie będzie. Ale jak, dlaczego, niemożliwe, no przecież wszystko mogę zrobić. Nie, 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 bo ja nie mogę być z kimś, kto nie chodzi do kościoła. Ona, jej tato, rodzina była taka bardzo, wiecie, katolicka, wierząca. I tyle. I zerwała tę relację. No i ja się znowu zapadłem w tą swoją szarą studnię, ale trzeźwe myślenie jeszcze działało, mimo tych emocji. W końcu miałem już 18 lat, coś tam, jakieś szare komórki w tej szarej studni zaczęły pracować i sobie myślę, przecież ona powiedziała wyraźnie, jeżeli nie może być z kimś, kto nie chodzi do kościoła. Sobie myślę, kurczę, no przecież całe życie rodzice wyganiali mnie do kościoła, jeszcze odpytywali, co mówili na kazaniu. Sami nie chodzili, ale chcieli, żeby nam było może lepiej, może coś przeczuwali, że coś w tym kościele jest, że coś z tym Bogiem jest na rzeczy. Pomyślałem sobie, kurczę, to żaden problem przecież, nie? Bo mogę chodzić do kościoła i funkcjonować i mieć fajną żonę i będę chodził do kościoła, to jak tylko taka cena, to ja ją chętnie zapłacę. I niewiele myśląc, nie konsultując tego z nikim, ponieważ mieszkałem blisko kościoła, w niedzielę rano, zaraz jak ta myśl zakwitła, ubrałem się, umyłem i pobiegłem do tego kościoła.
Tylko po to, żeby, wiecie, wtedy nie było komórek, były telefony, ale wiedziałem, ja już tylko wyłącznie myślałem o momencie, kiedy wrócę. Chciałem tylko tam pójść na chwilę, wrócić i powiedzieć, słuchaj, słuchaj, byłem w kościele. Warunek spełniony, możemy cisnąć dalej. I wszedłem do tego kościoła, oczywiście na sam koniec, uśmiechnięty od ucha do ucha do swoich myśli i tego podstępu, które te szare komórki opracowały. W zasadzie nie był to taki podstęp, to było tylko logiczne myślenie i analizowanie treści. I pomyślałem sobie, ale czad, nie? W ogóle stanąłem sobie z tyłu. Jakoś tak nie zdziwiło mnie, że jest dosyć mało ludzi, że oni są dosyć młodzi, że wszedłem w środku jakiejś mszy, która trwała i tak jakoś nic nie zobaczyłem, niczego szczególnego tam. Stanąłem, tak jak zawsze, stanąłem sobie na samym koniuszku, pochyliłem głowę i tylko się uśmiechałem do tego swojego planu, patrzyłem na zegarek, ile tu jeszcze muszę postać, żeby powiedzieć z czystym sumieniem, że byłem w kościele. I w tym momencie coś do mnie przebiło, że ksiądz mówi, a teraz przekażcie sobie znak pokoju, ale zróbcie to tak, że odwróćcie się do tego z tyłu i go przytulcie. Za późno to do mnie dotarło, żebym zdążył uciec. Podniosłem głowę, otworzyłem oczy i zobaczyłem uśmiechniętą twarz kolegi Staszka i kolega Staszek mnie przytulił. I wtedy przyszedł Bóg. I to, czego doświadczyłem wtedy, tego się nie da opisać. Mogę to sprowadzić do jednego słowa. Doświadczyłem miłości. To znaczy, ta miłość była osobowa. Doświadczyłem Boga, który był miłością, Boga, który był Ojcem. On mi przedstawił Jezusa. Dowiedziałem się potem, że to trwało trochę czasu. To nie była minuta, to nie była sekunda. Na dosyć długo, że tak powiem, spocząłem w duchu, czy nie wiem, jak to nazwać. Ja tam tego nie odczuwałem, ale mi to potem powiedziano, że mi się urwał film i po prostu się o mnie modlili. A w tym czasie Bóg robił swoje, objawiał mi siebie. Gdzie pamiętam do dzisiaj tę wizję, bo jest szczególna. Mi brakowało Ojca, On odszedł i ja widziałem, nie wiedziałem dlaczego tak widzę Boga, ale widziałem Boga jako Ojca na tronie. On był bardzo, bardzo, bardzo daleko, tak jak ten sześcian. Po prostu był olbrzymi i bardzo daleko. Nie widziałem jego, gdzie on jest, ale miałem tak jakby lornetkę założoną jednocześnie, że widziałem jego portret. Widziałem, że jest bardzo daleko, ale widzę, jaką ma twarz. I on wyciągnął rękę w moim kierunku, ja poczułem tę rękę tutaj, przedstawił mi Jezusa, powiedział o Duchu Świętym, przy czym nie nazwał tego takimi słowami. Potem wszystko mi tłumaczono i potem czytałem w Biblii, kogo poznałem tak naprawdę. Ale pomyślałem sobie, kurczę, Bóg to ma poczucie humoru, nie? Tutaj buddystka się czyta Biblię podopiecznej. Mnie wmanewrował w takie coś, gdzie mi się wydawało, że świetnie sobie zaplanowałem życie i panuję nad wszystkim i to się okazało, że On mnie zbliżył do siebie. I wtedy się zaczęło. Nie muszę wam mówić pewnie, że przez pierwsze 2 czy 3 lata miałem wrażenie, że jestem absolutnie bezgrzesznym człowiekiem. Każde pokusy było tak łatwo odrzucić, wszystko było w ogóle nowe. To było tak silne doświadczenie, że moja mama zaczęła mówić, że chyba mi odbiło. Natomiast moja siostra się nawróciła po pół roku, bo widziała zmianę. I mimo, że nie było żadnych problemów takich ewidentnych z zewnątrz, ona znając mnie, będąc moją siostrą, wiedziała, że coś się zmieniło i to się zmieniło raz, a dobrze. I doświadczyłem wiele razy Boga potem już w różnych takich sytuacjach. Doświadczyłem, kiedy przyznawałem się do Niego, doświadczałem, kiedy pamiętam, no był taki moment, poszedłem do Łodzi, do szkoły i nie miałem tam wspólnoty. Myślałem, że dam radę bez wspólnoty. Nie szukałem jej nawet. I bardzo szybko moje życie stoczyło się w bardzo dziwne rejony. I do dzisiaj, jak patrzę na tamtego człowieka, to tak jakbym patrzył z zewnątrz na siebie. Jakby to nie był ten sam gość. Niemniej jednak, kiedy było już naprawdę źle, Bóg zaczął do mnie mówić. Znowu przez sny, wizje i wciskał mi cały czas temat, że ja muszę pojechać nad jezioro z moimi znajomymi, którzy organizowali wtedy. Marcin organizował wyjazd nad jezioro, bo Bóg mu powiedział, że trzeba założyć wspólnotę, że ona się będzie nazywać prowizorka, znaczy wtedy nie wiem, czy ta nazwa już padła, czy nie. W każdym razie nad jezioro za Poznań organizują wyjazd i ktoś mi o tym powiedział i ja po prostu przez tydzień Bóg mnie męczył, że ja mam tam pojechać, nie wiedząc dlaczego. Wiedziałem, że moje życie jest w rozsypce. Pojechałem tam ryzykując bardzo dużo różnych rzeczy i krzywd,
ale pojechałem i wiecie, tam doświadczałem, tam pierwszy raz zobaczyłem, co to znaczy walka duchowa, mimo że tak mi się wydawało, że jestem taki chojrak i widziałem dużo już cudów i dużo działania Bożego Ducha. Tak wtedy sam doświadczyłem tego, że mogłem oddać swoje życie w niepowołane ręce i na przykład objawem było to, że kiedy wszyscy zasiadaliśmy do modlitwy, to ja natychmiast zasypiałem. I budziłem się, kiedy modlitwa się kończyła. Myślałem, że jestem po prostu zmęczony. Nie wiem, czym życiem, pogodą, ciśnieniem. Okazało się, że pewnie jakiś tam nieprzyjaciel pracował nade mną idealnie i wyczuwał ten moment i jak tylko się zbliżała modlitwa, po prostu mnie usypiał. I skończyło się to wtedy, kiedy otworzyłem oczy, patrzę, wszyscy się o mnie modlą w środku tej modlitwy. Okazało się, że oni się zorientowali, że coś takiego się dzieje i to się więcej nie powtórzyło. I takich doświadczeń z Bogiem miałem, nie wiem, setki, tysiące, bardzo dużo. I te ostatnie półtora roku takie może jest szczególne, bo świadomie zacząłem kultywować świadectwo. To znaczy, zacząłem szukać, co to w ogóle jest, czym świadectwo jest, co ono daje mi, albo czym ono jest w ogóle w ciele Jezusa Chrystusa, tak jak Olek tutaj mówił, że jest dla nas ku zachęcie, ale czy tylko? Czy to chodzi tylko o to? Wiecie, tak jak czytam, świadectwo, Wikipedia określa świadectwo jako czyjąś wypowiedź poświadczającą fakt bezpośrednio zaobserwowany. My dostawaliśmy świadectwa w szkole, różne z paskiem, bez paska, żeby poświadczyć fakt, że w jakiś tam sposób się uczyliśmy, uzyskaliśmy jakieś oceny. I to świadectwo jest trwałe. Możemy się tym oprzeć. Zobacz, ja jestem dobrym uczniem. Wiecie, że w Biblii Arka Przymierza była nazywana Arką Świadectwa, że według tradycji żydowskiej tam znajdowała się laska Arona, dzban z manną i dwie tablice kamienne z dekalogu. A potem nagle czytamy, że kiedy gdziekolwiek Arka się pojawiła, to działy się bardzo dziwne rzeczy. Nie? Wiecie, nawet ludzie umierali. Boża obecność była tak potężna, że zmieniała fizycznie rzeczywistość. To była duchowa siła, która zmieniała rzeczywistość. Rzeczywista siła, która zmieniała duchową rzeczywistość, to było coś niesamowitego. A to były tylko przedmioty, które tylko i wyłącznie mówiły o tym, co Bóg uczynił Izraelowi. I cały czas w Biblii jest ta zachęta, żebyście opowiadali o Bożych dziełach. Mówcie o Bożych dziełach. Całe stworzenie mówi o Bożych dziełach. Więc wy też mówcie, nie przestawajcie. Zacząłem szukać, dlaczego mam to mówić? I dowiedziałem się, że to jest konkretna, realna, duchowa moc, której nieprzyjaciel bardzo nie lubi. Bardzo nie lubi, kiedy mówimy świadectwa. Bo to świadectwo robi dwie rzeczy. Po pierwsze, objawia Boży autorytet i Jego potęgę, stawia nas w miejsce autorytetu i daje nadzieję tym, którzy go słuchają. Nie tylko wierzącym. Zauważyłem, że nie tylko wierzącym. Że w ludziach są tak głęboko jakieś tęsknoty, jakieś takie, wiecie, potrzeby. Wierzę, że Bóg tak według tego schematu tak człowieka zaprojektował, że jest w nim na niego miejsce. I tego miejsca nie da się zapełnić niczym ani nikim innym. W związku z tym, jak ludzie słyszą świadectwo, nawet niewierzący, słyszą świadectwo, jak Bóg działa w życiu naszym, to dotykamy tego miejsca głodu i coś zaczyna się zmieniać. Duch Święty przychodzi i zaczyna pracować. Wierzę, że świadectwo nie jest tylko dla nas wierzących, nie jest tylko dla chrześcijan, nie jest dla tych, którzy sami doświadczają Bożych cudów, ale jest też dla ludzi, którzy jeszcze się z tym nie zetknęli, ale nie wiedząc nawet o tym, mają głęboką potrzebę i tęsknotę. Wiem też, dowiedziałem się, że świadectwo jest mocną bronią nie tylko dlatego, że ja widzę zwycięstwo tego świadectwa, ale widzę też, czy czytamy w objawieniu Jana, że po otwarciu przez baranka piątej pieczęci zauważyłem poniżej ołtarza dusze zabitych za Słowo Boże i za świadectwo, które składali. Pomyślałem sobie, jeżeli za świadectwo mogę zostać zabity, to znaczy, że ono jest bardzo istotne i bardzo ważne, że ono ma realnie moc i przeszkadza naszemu przeciwnikowi, temu, który jest po to, żeby nas od Boga odwrócić, bardzo mu przeszkadza i go niepokoi. I za to świadectwo ja mogę umrzeć. I od momentu, kiedy Chrystus pojawił się, licznie na świecie, przekazał nam swojego ducha, On jest tym nowym przymierzem i świadectwo o Nim zamieszkało w nas.
I pomyślałem sobie, ile apostołowie byli w stanie zrobić? Czy oni robili coś skomplikowanego? Pomyślałem sobie o tym, wiecie, ile my czasu, czyli ile ja osobiście przynajmniej czasu spędzam czasem słuchając jakichś wykładów, wiecie, rozkminiając jakieś rzeczy. Jednocześnie zestawiam to z momentami w naszej wspólnocie, kiedy na przykład szliśmy na dworzec do bezdomnych i widzieliśmy cuda tak po prostu się działy. Nie mieliśmy refleksji, po co, jak, dlaczego tam idziemy. Po prostu chcieliśmy zanieść tam coś, co było wartością i nie mieliśmy nawet jakichś oczekiwań wielkich, ale Duch Święty robił swoje. I pomyślałem sobie, okej, to świadectwo jest ważne, ono jest takim moim orężem. Kiedy zacząłem o tym też mówić ludziom, trochę zachęcać ich do składania świadectw, zobaczyłem, że im więcej o tym mówię, tym więcej Bóg mi pokazuje świadectw. I zaczynam mieć jakieś, wiecie, świadectwa na temat takich rzeczy, że no nie wiem, chyba nie z każdym bym się podzielił, no bo niektórzy by mnie nie zrozumieli. Na przykład miałem taką sytuację, że no nie wiem, jakiś czas temu z różnych względów zakupiłem nowy samochód. No jak jest nowy, no to wiecie, ma czyste szyby. Nie ma żadnej kreseczki tam. Bardzo mi się to spodobało. I generalnie jakoś nie, staram się nie przywiązywać nigdy do przedmiotów, ale kiedy on jest taki, wiecie, jak prowadzę samochód i ta szyba jest bez żadnej ryski, to jest dla mnie jedna z największych przyjemności. Ja wiem, że to śmiesznie może brzmieć, ale wierzę, że co dziesiąty obywatel może się ze mną zidentyfikować. Niektórym, szczególnie ludziom, którzy noszą okulary, w ogóle nie przeszkadza, czy tam jest jakiś brud, prawda, na szybie, bo jesteście przyzwyczajeni, że zawsze coś tam jest przed tymi oczami. Ja bardzo lubiłem, jak ta szyba jest czysta, cieszyłem się tym, że to auto jest nowe i oddałem je kiedyś do mycia. I odebrałem i okazało się, że jest taka krecha pociągnięta po prostu dokładnie tak, jak siedzi kierowca, tak od góry do samego dołu, po prostu chyba w szmatkę komuś, kto mył to auto, wpadł jakiś piasek, on przycisnął ręką, pociągnął i ta kreska została. Nie mogłem sobie dać spokoju, wiecie, to zburzyło mój w ogóle pokój. W sensie, Panie Boże, jak to jest? Ja tutaj z Tobą taki duchowy, a tu taka kreska w ogóle, ale no nie mogę, ale jak On mógł to zrobić? Ale no i tak, nie wiem jak to powiedzieć, przez jakie męki przechodziłem, jaki proces musiałem trzeźwego myślenia wykonać, żeby tego ducha wpuścić i od czegoś mnie uwolnił, ale w końcu przyszedł taki moment, mówię, dobra, Panie Boże, to i tak jest wszystko Twoje. Przecież Ty wiesz, ja już i tak wszystko już dawno oddałem, cokolwiek nowego mi powierzysz, oddam Tobie, będę używał tak, jak Ty będziesz chciał, to jest tylko kreska. I pojechałem, miałem zlecenie w Opolu, pojechałem, zaparkowałem pod hotelem, poszedłem wykonywać zlecenie, wracam do samochodu, siadam i byłem dokładnie pod słońce, wtedy, kiedy ta kreska w zasadzie powinna walić mnie po głowie. I tak spojrzałem, nie zauważyłem, że nic mi nie przeszkadzało. I to jest naprawdę, słuchajcie, autentyczna sprawa. Wróciłem do domu i coś do mnie dotarło, że chyba nie ma tej kreski. Ja nie wykonałem żadnego ruchu, żeby ona zniknęła. To znaczy nie byłem u żadnego polernika, polerowacza, cokolwiek. Nie wiem, co się z takimi rzeczami robi. Ja ją paznokciem mogłem wyczuć, więc wiedziałem, że była realnie, ale w tym momencie ona zniknęła. No ale tak sobie myślę, a pewnie światło jest pod dziwnym kątem. Z Opola dojechałem do Gliwic i mieliśmy tego dnia albo dzień później mieć spotkanie wspólnoty. Mówię, no chyba złożę świadectwo, więc żeby to świadectwo złożyć, to bardzo dokładnie jeszcze zrobiłem inspekcję z latarką, żaróweczkami, żeby, no Panie Boże, jak złożę świadectwo, to nie może być już tej kreski, ona nie może wrócić. Wiecie, naprawdę zniknęła. I pomyślałem sobie, co się wydarzyło takiego, że ten wielki król, ten potężny Bóg, którego naprawdę bardzo, bardzo lubię, delikatnie mówiąc, jest w stanie taki drobiazg uczynić w moim życiu, nie? Jak on musi mnie słyszeć, jak on musi mieć ze mną relację, jak on musi tęsknić do takiej relacji, że ja nie mówię, że to było warunkowe, może było warunkowe, może chciał mi coś pokazać, może musiałem powtórzyć, Panie, to jest wszystko Twoje, może o to chodziło, nieważne, tak czy siak, machnął ręką, dmuchnął, chuchnął, zmienił fizycznie rzeczywistość, której ja nie byłbym w stanie zmienić, którą czułem, wiecie, paznokciem. Nie wiem dlaczego, to dla mnie było bardziej mocne, dla mnie osobiście, niż świadectwa uzdrowienia, których ja sam doświadczałem, ludzi, o których się modliłem. Wiedziałem, że Bóg uzdrawia, widziałem, jak uzdrawia, a to było dla mnie jakieś takie znaczące. Znalazł dla mnie Bóg haczyk, że pamiętam, to był taki moment przełomowy, zobaczyłem i zacząłem zachęcać ludzi, rozglądajcie się za drobnymi rzeczami, najmniejszymi rzeczami, nie tylko tymi dużymi,
ale tymi malutkimi, które dzieją się każdego dnia wokół, o których można śpiewać, za które można dziękować. Zauważyłem, że kiedy buduję w sobie taką wdzięczność, to mój chyba, nie wiem, to tak może moja siostra, która jak to zobaczy na YouTubie, to będzie zła, że tak mówię, bo ona jest może troszkę inna, ale mój wrodzony, nauczony i genetycznie zakonowany pesymizm zamienia w optymizm. Naprawdę. Powiem wam, to jest chyba taka największa zmiana, którą ja widzę, którą Bóg zmienił we mnie, że z pesymisty, który wszystko widzi na czarno, bez świadomego nawet procesu, po prostu przemienia, kiedy ja zaczynam oddawać, dziękować, widzieć, cieszyć się z Jego obecności w moim życiu, ten cały lęk, niepokój ustępuje. Jak koncentruję się na Nim, to nawet zanim On jeszcze cokolwiek zrobi, zanim tato odpowie, zanim mi coś podpowie, zupełnie inna się staje rzeczywistość. Wiem, że pewnie tego doświadczacie, ale bardzo chciałem się tym z wami podzielić. I wracając do świadectwa, myślę sobie, że to jest coś dla Boga chyba bardzo ważnego. Bo cały wszechświat, to w czym my funkcjonujemy, co dał nam w zarząd, ale też nawet gdyby nas nie było, to by istniało. I to, cały wszechświat jest jednym wielkim świadectwem tego, że On jest. Nigdy nie mogłem się nadziwić już potem świadomie, bo bardzo lubię, wiecie, dalej to zamiłowanie do przyrody, do Bożego stworzenia nie umarło we mnie, teraz inaczej je rozumiem, inaczej odkrywam, nie mogę się nadziwić, jak to jest, że naukowcy, którzy to studiują, nie wszyscy są nawróceni. Niepojęte jest to dla mnie, aczkolwiek widzę, że to Słowo Boże jest prawdziwe, że w psalmie 150 jest chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie na firmamencie, świadectwie Jego mocy. Czyli te wszystkie rzeczy, to wszystko, co obserwujemy, to jest jedno wielkie świadectwo o tym, że Bóg jest. I w związku z tym my sami jesteśmy Jego świadectwem. Jeżeli Jego świadectwo mieszka w nas, my jesteśmy Jego świadectwem, w związku z czym przez nas przepływa też moc do tego świata, gdzie Biblia mówi, że całe wszystkie narody z utęsknieniem czekają, aż objawią się synowie Boży. Wiecie, że naprawdę wszystkie narody marzą, aby poznać kogoś takiego jak Jezus. Nie wiedzą, że ten Jezus to jest właśnie ten, kogo chcą poznać, ale naprawdę to jest głęboko zakodowane w każdym człowieku i tym chciałem się z wami podzielić, tym chciałem oddać Bogu chwałę i chciałem jeszcze, jeżeli mogę, pośpiewać na Jego chwałę, bo to jest coś, co uwielbiam robić. I a propos tego śpiewania, chcę powiedzieć też jeszcze o jedną rzecz. To jest świadectwo o tym, jaka jest moc słowa. Słowa jako słowa. Nie mówię słowa przez duże S, nie tylko, bo to wiemy, że Jezus Chrystus to jest potężna moc, że Słowo Boże ma moc, ale On tak w jakiś sposób wszystko ustawia logicznie i konsekwentnie, że jeżeli Jego Słowo ma moc, a my jesteśmy na Jego podobieństwo, słowa, które wypowiadamy, mają moc i mają, Biblia o tym mówi, że jest, że język ma władzę dawania życia i uśmiercania. I mogę wam złożyć świadectwo i ucieszyć się, że w moim życiu kiedyś pojawił się taki ktoś jak Mieczysław Szcześniak, któremu pomagałem, znaczy nie pomagałem, pomagałem przyjacielowi robić sesję zdjęciową dla niego i w czasie, kiedy rozmawialiśmy, Mietek powiedział: jaki ty masz głos? Ty słyszysz, jaki on ma głos, jak mówi? On powinien śpiewać. Chyba ten człowiek w ogóle nie zdawał sobie sprawy, co uczynił, ale od tego czasu śpiewam. Śpiewam, on powiedział tylko to, tylko po prostu nie zachęcił, wiecie, nie nauczył, ja nie poszedłem wtedy na jakieś lekcje, ale do muzyki, którą zawsze gdzieś była dla mnie rozmową z Bogiem, dołączyłem śpiew. I drugie takie przemieniające spotkanie było, kiedy poznałem Dona Pottera. Nie wiem, czy kojarzycie? Wiecie, kto to jest Don Potter? Może bardziej starsze pokolenie, z Morningstara, taki lider uwielbienia, już siwy dzisiaj pan. Don Potter kiedyś został zaproszony do Polski, raz był w Polsce. Piotrek Płecha to zorganizował, to była Szkoła Chwały, tak się to nazywało, i w Zakościelu. Pojechałem tam i doświadczyłem... W zasadzie tak jakby Bóg powiedział przez to spotkanie do mnie, jak dla Niego jest ważne to, kiedy my śpiewamy. Kiedy uwalniamy swoje ciała
swoje wszystkie, wiecie, nie wiem, pokonujemy nasze opory i zaczynamy śpiewać i chwalić Go, niezależnie od tego, na jakim poziomie, w cudzysłowie, jesteśmy, bo Don Potter był na poziomie absolutnie mistrzowskim i sam mówił, że dla niego łatwiej jest grać i śpiewać niż mówić. I ja sobie pomyślałem, ja tak chcę. Ja tak chcę. On wtedy mi prorokował, też mówił różne takie, wiecie, rzeczy z Bożego planu dla mnie. Trzymam się tego, to są plany na lata. Nie biegam co chwilę po proroctwo, bo wiem, co Bóg powiedział wtedy, ile jeszcze jest do zrobienia. I to było też spotkanie, które przemieniło po raz kolejny moje życie, więc zamykając tą moją wypowiedź czy świadectwo. Jedną rzecz tylko chciałem dodać. Ku zachęcie, oczywiście. Jeżeli wątpicie albo nie widzicie świadectwa w swoim życiu, bo wiem, rozmawiam z ludźmi, wiem, że są tacy. Nie wiem, czy wśród was, ale wśród tych, z którymi rozmawiam, są tacy. To muszę wam powiedzieć taką ciekawą rzecz, że jest większe zagęszczenie tych świadectw w momencie, kiedy wchodzimy w swoje buty. To znaczy w te, które Bóg dla nas przygotował. Chrześcijańskim językiem mówiąc, jeżeli wchodzimy w swoje powołanie i zaczynamy robić to, co już wiemy, że Bóg nam przygotował, zaczynamy widzieć świadectwa. Zaczyna pracować Jego Duch i widzimy zagęszczenie tego. Ja dowiedziałem się już wiele lat temu, ale zacząłem to świadomie jakby stosować, że mam jakieś tam do wykonania, jakąś rzecz do wykonania w tym świecie, że Bóg czegoś ode mnie też chce i że to nawet nie to, że On chce, ale ja nie będę szczęśliwy, jeżeli nie wejdę w te buty, o może tak. I jeżeli z Nim kroczę w tych butach, to zacząłem widzieć też Jego świadectwa, więc jeżeli ktoś z was nie miał jeszcze świadectwa albo nie składał świadectwa, nie mówił, może nie widzi, to niech zada Bogu pytanie, jaki jest plan Twój dla mnie. Jeżeli usłyszymy odpowiedź i wejdziemy w to, co Bóg ma dla nas, zobaczymy świadectwa. Wciąż odsłaniasz swą niezwykłą twarz, pełną prawdy i łask. Najpiękniejszy w moim sercu mam obraz, który malujesz. Wciąż odsłaniasz swoją niezwykłą pełną prawdy i łask. Chcę być jak gałązka w krzewie, tylko z niego pragnie pić, aż doczeka się owocu. Uwielbi Cię, sam uwielbisz się. Najcenniejsze spośród pragnień mych to poznać Cię, pokochać, wciąż patrywać się w rzeczywistość, co Twym odbiciem chcę być. Być jak gałązka w krzewie, tylko z niego pragnie pić, aż doczeka się owocu. Uwielbi Cię, a Ty sam uwielbisz się. Chcę być jak gałązka w krzewie, pragnie.
cieszysz się, nie spóźniasz się, przemieniasz serca doskonale, nie spieszysz się, nie spóźniasz się, czynisz swą wolę doskonale, nie spieszysz się, nie spóźniasz się, przemieniasz serca doskonale, nie spieszysz się, nie spóźniasz się, czynisz swą wolę doskonale. Chcę być jak gałązka w krzewie, tylko z niego pragnę pić, aż do czego się, przemieniasz serca doskonale, nie spieszysz się, nie spóźniasz się, czynisz swą wolę doskonale, nie spieszysz się, nie spóźniasz się, przemieniasz serca doskonale, spieszysz się, nie spóźniasz się, czynisz swą wolę doskonale, czynisz wolę swoją, Panie, czynisz wolę swoją, Panie, czynisz wolę swoją, Panie. Księżyc w dłoni swej masz i Twe są miliony gwiazd. Miłością ukrywasz cały ten świat, a on oddaje Ci cześć. Mądrość, poznanie i władza bez miar w Chrystusie dane są nam. Największym szczęściem jest wiedzieć to, że ja mogę znać imię Twe. Ja mogę znać imię Twe, bo Tyś początkiem jest, wyznaczasz kres, Ty moją przyszłość początkiem jest, wyznaczasz kres, Ty moją przyszłość w rękach masz. Całe stworzenie chce śpiewać Ci pieśń, pokłonić się Królowi. Gdzie mógłbym uciec, gdzie schronić się?
szczęściem jest wiedzieć to, że ja mogę znać imię Twe. Niesamowity jesteś, niesamowity jesteś, Królu, że naprawdę w Tobie jest wszystko, jest początek, jest koniec, Ty znasz naszą przyszłość, więc wiesz, skąd przychodzimy, dokąd idziemy, kim jesteśmy, jakimi nas stworzyłeś. Ty pokazujesz, kim Ty jesteś, Panie, a jesteś potężnym Królem, potężnym Bogiem. Jezu Chryste, dziękuję Ci za Twoją ofiarę, bo dzięki niej przywróciłeś nas przed Boży tron. Dziękuję Ci za to. Początkiem końcem on, początkiem końcem.
jestem On. Potężnym. Wywyższamy Ciebie, bo wiemy, że jesteś godzien chwały. Wywyższamy Ciebie, bo wiemy, że do tego jesteśmy stworzeni, że mamy Ciebie uwielbiać, że mamy głosić Twoją chwałę, że mamy się radować w Tobie, Panie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że ta radość, choć jest emocją, to nie wynika tylko z emocji, ale z tej wiedzy, Panie, że Ty jesteś ponad nami, że jesteś naszym Bogiem, że jesteś moim tatą, że jesteś bratem, przyjacielem i stworzycielem i tym, który odkupił nas. Dziękuję Ci, Panie, za to. Tobie niech będzie chwała, Tobie niech będzie cześć. I tak sobie pomyślałem, żeby zniwelować wszelkie lęki. To jeszcze jedno możemy zaśpiewać. Wszyscy znają zapewne, nie wiem, czy w tym... Słowa na pewno. Duszę moją.
Ogłaszam to nad swoim życiem, nad życiem braci i sióstr. Ogłaszam, że nie będziemy się lękać, nie dlatego, że jesteśmy tacy kozacy, ale dlatego, że Ty jesteś naszym pasterzem. Dziękuję Ci, Panie, za tę moc, która płynie z Ciebie, z Twojego zbawienia, z Twojego słowa. Niech ta moc przybywa do naszego życia każdego dnia i w każdym momencie, żebyśmy mogli zwyciężać wszystko, co nam stanie na drodze, aby dowieść tego, że Ty jesteś Bogiem i Ty jesteś godzien chwały. Tobie niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. Amen.